I dzięki wielkie za przybycie. Będę mówił o PHP Spec'u, tak jak Darek zapowiedział. Opowiem trochę, jeśli nie znacie PHP Spec'a, to się dowiecie, jak on działa, po co go używać, czym się różni od PHP Unita. Jeśli znacie, ile osób używa i zna PHP Spec'a? Okej, okay, dość sporo. No to super. Bardzo się cieszę. Podejrzewam, że się nie dowiecie super nowego, ale nie będę mówił też tylko o samym PHP Spec'u, ale też trochę o designie kodu, jakieś tam reguła, trochę o solidnym kociku. Więc to jest jakby treść tej prezentacji główna. Trochę o mnie krótko. Jestem razem z Mariuszem Gilem, którego może znacie. Prowadzimy sobie taką firmę konsultingowo-treningową Source Ministry. Także tu są namiary na nas. Jeśli nas potrzebujecie, to też bardzo chętnie pomożemy gdzieś tam u was. Możecie nas zatrudnić. Jest też slajdzik, bo chłopaki płakali wczoraj, że nie było slajdziku o PHPersach, także jestem jeden ze współzałożycieli i organizatorów PHPersów. Jeśli jeszcze u was w mieście nie ma, chcielibyście zorganizować, to uderzcie do nas albo na Twitterze, albo gdzieś może jakieś spotkanie zorganizujemy, albo na Facebooku, to się wszystko da ogarnąć. I też jeśli chcecie zacząć prezentować, jeśli chcecie spróbować, jak to jest, jeśli macie jakąś fajną wiedzę albo doświadczenie, którą się możecie podzielić, zapraszamy bardzo chętnie, bo to jest takie małe meetupy, to jest najlepsze środowisko, gdzie możecie zacząć tak naprawdę. Dobrze. W takiej codziennej pracy, jeśli piszecie coś, to na pewno wiele razy się zastanawiacie. Mamy tutaj sobie jakiegoś tam wyimaginowanego dewelopera. Zastanawiacie się, ok, czy ten mój kodzik, który sobie napisałem, czy on jest dobrze napisany, czy design tego kodu jest dobry, czy on będzie działał i będzie rozwijalny, czy nie łamie żadnych reguł i tak dalej, i tak dalej. Ale problem z tym jest taki, że ta percepcja tego, jak jest coś dobrze zrobione, to jest tylko i wyłącznie mój punkt widzenia. Okej, są jakieś generalne zasady, ale każda osoba troszkę inaczej to postrzega. Tak? Każda osoba może powiedzieć, że okej, z mojego punktu widzenia ten kod jest dobry, z mojego punktu widzenia ten kod jest zły, bo ja bym to zrobił inaczej, tak? Ale jest kilka takich cech kodu, które mówią o tym, że generalnie on jest zły. Jedna z tych cech to może być fakt, że jest bardzo, bardzo ciężki do zmiany. Jest takie fajne słówko z tym związane, rigidity. Czyli generalnie, jeśli chcemy coś zrobić, ten kod jest tak skomplikowany, jest tam 20 warstw jakichś różnych abstrakcji, przekierowań, event listenerów, nie daj Boże i tak dalej, że naprawdę tak zrobienie jednej prostej rzeczy kosztuje nas bardzo dużo wysiłku. Także to jest ten jeden z tych code smells. Drugi, który jest jeszcze gorszy, coś się zepsuje, jeśli go zmienimy, tym bardziej, jeśli nie mamy na przykład testów do niego napisanych. Ten code smell się nazywa fragility. No i trzeci taki, o którym chcę wam powiedzieć, to jest fakt, że tego kodu nie można użyć. I już nawet nie mówię o czymś takim, że tego kodu nie można użyć na zasadzie, że nie możemy sobie zrobić paczki do Composera i gdzieś go tam wypluć i tak dalej, ale chodzi nawet o to reużycie u was w projektach. Te klasy są na przykład tak wielkie i skomplikowane, że kończy się tym, że po prostu bierzecie ją, przeklejacie i tylko zmieniacie ten kod w trzech miejscach, żeby działał gdzie indziej. To jest też jakby jeden z problemów, które możecie mieć z kodem. Tak, ten code smell, ten zapach się nazywa immobility. I to wszystko jest bardzo fajnie opisane w bardzo starym dokumencie napisanym przez Roberta C. Martina, Design Principles and Design Patterns. Także to jest PDF, który sobie możecie tam z Object Mentor ściągnąć i polecam bardzo sobie o niej poczytać. Jest też bardzo fajna książka Agile Software Development, Principles, Patterns and Practices, gdzie bardzo wiele z zasad, tych code smell i tak dalej jest opisane, usystematyzowane, więc to są jakby dwa źródła, do których was odsyłam. No i teraz jak już wiemy, co może być nie tak z kodem, to się zastanówmy tak naprawdę, czym jest dobry design kodu na takim bardzo niskim poziomie, na poziomie klas, obiektów i co one ze sobą robią, no bo mówimy tutaj o tym modelu jednostkowym. Już nie mówimy o designie całych systemów, ale to też jest jakby związane. Jest bardzo fajna definicja Alana Kaya, to jest ten człowieczek tutaj, który jak widzicie też już ma swoje lata, który generalnie mówi o tym, że design kodu, systemów, czegokolwiek w IT jest o tym, mówi o tym, jak one się ze sobą porozumiewają, tak?
Czyli design jest o tym, jak te systemy wysyłają do siebie wiadomości i jakie wiadomości one odbierają. To jest tak naprawdę, co się tam dzieje z obiektowego punktu widzenia. Jeśli się zastanowicie i macie jakiś tam przykładowy kodzik, jakieś sobie repozytorium, bierzecie z niego entity manager, jakieś robić tam query o customera i wywołujecie, no to jest spoko, mam jakiegoś entity managera, ale tak naprawdę to nie jest nic zenkapsulowane, tak? Wszystkie bebechy wywlekamy na wierzch. A tak naprawdę dobry design tego kodu, jak pewnie się domyślacie, wygląda mniej więcej tak, że macie to repozytorium i macie metodę, która zwraca wam po tym tam kliencie i to jest o wiele prostsze do zrozumienia i o wiele lepiej oddaje intencję tego, co chcemy zrobić. No więc taki sobie nasz początkujący wyimaginowany deweloper stwierdza, dobra, teraz wiem, co muszę poprawić, nie mogę łamać tego prawa Demeter nigdy więcej, o którym za chwilę też powiem, muszę to zrefaktoryzować. No i później się zaczynają takie historie w stylu, że potrzebujemy tam 2 tygodnie na refaktor, albo dwa jakieś tam sprinty maintenance'owe, gdzie już przez 2 tygodnie sobie wszystko poprawiamy i później będzie już super, albo nie daj Boże, w ogóle musimy przepisać pół tego systemu i potrzebujemy, przez 2 miesiące nie będziemy robić nic, tylko będziemy robić, żeby było kiedyś lepiej. A jak taki refaktoring tak naprawdę powinien wyglądać? Więc refaktoring to jest proces restrukturyzacji tego kodu w środku bez zmiany jego zewnętrznego zachowania. No, a jak możemy zapewnić, że to zachowanie się nie zmieniło? No, możemy sprawdzić to ręcznie, co nie działa, no, albo możemy napisać testy, więc powinniśmy pisać te testy. No i jak pisać testy? To na pewno już słyszeliście 1000 razy, że powinniśmy używać tego całego test-driven development. I co jest fajne w test-driven development? Że tak naprawdę zaczyna się ze stanu, w którym wszystko działa, tak? System jest zielony. Nawet jeśli nie macie napisane jeszcze nic, to znaczy, że wszystko działa. Ten system idzie z tego zielonego stanu do czerwonego, bo piszecie sobie test, w którym coś nie działa. Później zmieniacie ten stan czerwony, w którym nie działa, z powrotem na zielony. No i super. Mieliśmy coś, co działało. Nie działa, implementujemy to, działa z powrotem. I co jest ważne przy refaktoryzacji? Działamy pomiędzy zielonym a zielonym stanem. Robimy tak, żeby tutaj się nic nie psuło, tak? Możemy sobie ten kodzik tam zmieniać, ale nie chcemy, że chcemy mieć pewność, że cały czas to, co napisaliśmy, działa w taki sam sposób. No i w jaki sposób ten kod możemy tam w środku zmieniać? Najprostsze zasady, które sobie możecie stosować, jeśli korzystacie z TDD, to są te 4 zasady prostego designu. Wszystkie testy przechodzą, czyli możemy coś robić. Usuwamy jakąkolwiek duplikację, ale też bez przesady, bo jeśli ta duplikacja jest na jakimś, ma jakieś logiczne uzasadnienie, to nie twórzcie 20 klas, które zrobią jakąś abstrakcję na czymś tylko po to, żeby tą duplikację usunąć. Czasami duplikacja też jest dobra. Robimy tak, żeby te nasze klasy były tak zwane intention revealing interfaces, czyli one mówiły, opisywały to, co robimy, tak? A nie jakieś nazwy bardzo techniczne, związane z jakąś infrastrukturą i tak dalej. Chcemy jak najjaśniej komunikować to, co się tam dzieje w środku. No i jeśli możemy, to minimalizujemy liczbę klas i innych elementów, także generalnie nie tworzymy niepotrzebnych bytów, nie tworzymy rzeczy, które myślimy, że okej, może w przyszłości się przydadzą. No bo to wiadomo, gdzieś tam później ten kod trzeba utrzymywać i w tym momencie, jeśli piszecie rzeczy, których nie używacie i myślicie, że żyjecie w przyszłości, tak naprawdę sobie tylko dopisujecie dług technologiczny do tego wszystkiego. No dobra, teraz sobie przychodzi nasz deweloper i mówimy mu o tych wszystkich rzeczach, że super, okej, musimy najpierw sobie napisać teścik do czegoś, czego nie ma. No ale jak napisać ten teścik? No, to jest taki problem z tą komunikacją w TDD, gdzie tak naprawdę test w TDD opisuje specyfikację tego. To nie jest tak naprawdę test. Nie bierzemy, nie patrzymy i nie testujemy, jak działają drzwi, tylko mówimy, jak chcemy, żeby te drzwi działały. To jest ta różnica. Czyli to specyfikacja opisuje nam zachowanie czegoś. No i tutaj przychodzi z pomocą behavior-driven development, gdzieś tam zapoczątkowane przez Dana Norfa. Ale czym tak naprawdę to BDD na takim poziomie jednostkowym się różni? To jest tak naprawdę ulepszone nazewnictwo, ulepszone konwencje, no i też nowe narzędzia, bo gdzieś tam od zarania korzystaliśmy z tych wszystkich X-unitów, a tu się jakieś takie bardziej spekowe narzędzia pojawiają, jak PHP Spec właśnie.
No i mamy sobie to story BDD, więc BDD dzielimy na dwa, na story i na spec. Story to jest to, co znacie na przykład z Bihata, gdzie z wysokiego poziomu opisujemy zachowanie naszego systemu, opisujemy zachowanie naszych użytkowników, naszego systemu, to, co oni chcą osiągnąć, jakie są korzyści biznesowe z korzystania z tego systemu. A w spec BDD sobie po prostu implementujemy już te obiekcyki. No i co? No i wychodzimy w końcu do naszego PHP speca, który jest właśnie narzędziem spec BDD dla PHP. I to jest narzędzie, które zostało napisane przez ludzi, z którymi miałem przyjemność pracować, przez Marcelo Duarte, przez Konstantina Kudryaszowa i przez Kirana McNulty, który jest obecnie maintainerem i powinien gdzieś tu być swoją drogą. Także jeśli macie ochotę, to on później też będzie miał prezentację związaną z testowaniem i modelowaniem aplikacji. No i teraz możecie się zapytać, OK, mamy tego PHP speca, ale tak naprawdę w czym on jest lepszy od PHP Unita? Z mojego punktu widzenia PHP Unit jest super i używam go też na co dzień. I PHP Unit jest bardzo dobrym, solidnym narzędziem do testowania. Na PHP speca patrzę bardziej z punktu widzenia takiego, że on pomaga mi tworzyć aplikację, modelować aplikację w dobry sposób. No i teraz w jaki sposób wam udowodnię, że to faktycznie jest, że PHP spec jest do testowania, a PHP spec jest do modelowania, a PHP Unit do testowania. Bardzo prosto. Mamy sobie kodzik jakiś w PHP Unicie, który jest prosty. Tworzymy sobie jakieś tam właśnie customer repository. Później dajemy find by ID tego na tym repozytorium. No i później stwierdzamy, chcemy sprawdzić, czy to, co nam zostało zwrócone, jest faktycznie instancją tego customera. I co się stanie, jeśli wykonacie taki kodzik w PHP Unicie? To się wszystko ładnie wysra. Także generalnie PHP Unit stwierdzi, sorry, coś zepsułeś? Radź sobie z tym sam. Analogicznie, jeśli chcielibyśmy zrobić coś takiego w PHP specu, jeśli chcielibyśmy sobie opisać tą klasę naszego repozytorium, co robimy? W PHP specu sobie ładnie możemy wejść w konsolę, jeśli zainstalujecie to z Composera na przykład albo z Fara. Możecie sobie wpisać PHP spec. To jest skrót od Describe Customer Repository. No i co on zrobi? Utworzy nam właśnie specyfikację. Tutaj macie ładnie plik opisany Customer Repository spec, więc to jest konwencja nazewnictwa. Później, jeśli uruchomimy tego PHP speca, co się stanie? On sobie odpali tą specyfikację, którą wam zaraz pokażę, co on sobie tam wygenerował i się będzie nas pytał, OK, powinno się dać to zainicjalizować, więc, ale mówi, że taka klasa nie istnieje, więc PHP spec się spyta, OK, używasz jakiejś klasy, ale ona nie istnieje, może ją stworzę dla ciebie, żeby ci ułatwić tą robotę. Dobra, klikamy tak, te testy się jeszcze raz uruchomią. No i co? I mamy już sobie jakiś tam kodzik wygenerowany i to jest właśnie specyfikacja, która dla nas powstała. To jest taki domyślny test, który jest zrobiony po to właśnie, żeby przy uruchomieniu pierwszym i przy pierwszym użyciu ten kod został dla was wygenerowany. Więc jeśli tego później nie chcecie mieć, to można po prostu wywalić, co polecam. I możemy zacząć sobie opisywać zachowanie tego naszego repozytorium w końcu. No i co? Mówimy, że chcemy znaleźć customera by ID, czyli find by ID should return an instance of, czyli jak widzicie, tu jest trochę taka specyficzna konwencja, jak te matchery są wywoływane, czyli oczekujemy instancji takiej klasy. Jeśli to uruchomimy w PHP specu, to on sobie przyjdzie, przeleci te wszystkie testy i szuka, OK, do you want me to create a method for you? No to pewnie, super, opisujemy zachowanie tej klasy, no to niech mi wygeneruje tą metodę. No i taka metoda jest wygenerowana dla was. I nawet wam mówię, OK, tutaj zaimplementuj sobie jakąś logikę. Jeśli to uruchomimy jeszcze raz, to w takim momencie to się podświetli na czerwono, no bo nie zwracamy tutaj nic. To jest logiczne. Także różnica między PHP i Unitem jest taka, że on po prostu zakłada, że ten system ma działać i próbuje to odpalić. PHP spec próbuje was prowadzić za rękę i zaprojektować tę aplikację tak, jak chcecie, żeby ona się zachowywała. Różnica między tymi dwoma podejściami, czyli między XUnitem a spec BDD, jest taka, że w XUnicie mamy sobie test case'y, czyli ta cała klasa, którą piszemy, mamy sobie konkretne testy, czyli te jakieś tam public function test, coś tam, no i sobie w środku wrzucamy asercję. Gdzie tak naprawdę w spec BDD to jest dokładnie to samo, tylko nazywa się trochę inaczej, czyli nasz test
staje się specyfikacją, przepraszam, nasz test case staje się specyfikacją, nasz test staje się tam example, przykładem i asercje to są tak naprawdę matchery, które się dzieją. I to jest właśnie ta specyfikacja, którą sobie napisaliśmy, tak troszkę sobie ją omówimy pokrótce. Mamy tutaj, wiadomo, to domyślnie leci wszystko do namespace spec. Rozszerzamy sobie taki obiekcik object behavior. Jak tutaj widać, i konwencja jest taka, że właśnie się wszystko nazywa z sufiksem spec. To nam opisuje test case'a. Ten obiekcik rozszerzamy dlatego, że później, jak testujemy kod, ten this wpisujemy tak jakby nasz obiekt. Czyli on sobie tam robi jakąś magię w środku i wywołuje te metody na tym właściwym obiekcie. I metody, przepraszam, te testy, te przykłady piszemy w takiej konwencji z podkreśnikami, która nie jest zgodna z PRSR-em, ale to nie jest wasz kod produkcyjny, więc nie musi być, a to jest zrobione po to, żeby to było po prostu czytelniejsze, tak? Coś takiego się łatwiej czyta niż jakiegoś tam camel case'a na 30 znaków. No i później finalnie opisujemy sobie nasze właśnie zachowanie, co chcemy wywołać, czyli wywołujemy na naszym obiekcie to find by ID, i zwrócona wartość powinna być takiego typu. OK, i teraz w jaki sposób PHP Spec pomaga nam tworzyć, pomaga nam modelować te wszystkie metody? Najpierw się chciałbym zastanowić i powiedzieć wam, co tak naprawdę metoda może zrobić, co metoda powinna robić, jedną z tych rzeczy. Metoda, jeśli sobie wywołamy na przykład jakieś obliczenie, może zwrócić wartość, czyli 2 plus 2 oczekujemy, że zwróci 4. Metoda też może zmienić stan jakiegoś obiektu systemu, czyli wywołamy sobie na przykład jakiegoś seterka i ten stan tam pójdzie. Metoda może wyrzucić wyjątek i metoda jeszcze może wywołać jakieś metody na innych obiektach. Także takie cztery rzeczy metoda może zrobić i w jaki sposób PHP Spec nam pomaga to modelować? OK, sprawdzamy sobie. Mamy metodę isActive na naszym obiekcie. Możemy sobie wywołać this is active should return false. Czyli zwracamy sobie jakąś wartość. Analogicznie, jeśli chcemy metoda, która zmienia stan, możemy wywołać na niej activate i wtedy zwracamy, że możemy sprawdzić, że stan tego obiektu wewnętrznie powinien być aktywny. Jeśli chcemy wyrzucić wyjątek, co robimy? Aktywujemy. Jeśli chcemy aktywować drugi raz, co jest niezgodne z logiką biznesową, oczekujemy, że to powinno wyrzucić taki wyjątek. I teraz to ma pewne implikacje na to, jak powinniśmy tak naprawdę projektować te nasze metody. I tutaj wchodzi CQS, nie CQRS, który mówi o tym właśnie, że metoda może być albo komendą, czyli zmienia stan systemu, ale nic nie zwraca, czyli robi jedną rzecz. Albo query, który zwraca jakiś rezultat, ale nie zmienia stanu systemu, czyli wywoływanie jakiegoś query nie powinno zmieniać wewnętrznie stanu systemu. I to jest ten cały termin command query separation, został ukuty przez pana, który się Bertrand Meyer nazywa, który generalnie powiedział o tym, że zadawanie pytania nie powinno zmieniać odpowiedzi. Tak mówię tutaj dużo o tym, o tych wszystkich zasadach, ale tak naprawdę tam żadnej jeszcze komunikacji między tymi obiektami w naszym kodzie nie było, a powiedziałem, że tak naprawdę to modelowanie kodu właśnie, w modelowaniu kodu o tym właśnie chodzi. No i tutaj z pomocą przychodzą nam dwie szkoły TDD i jedna z nich to jest właśnie szkoła londyńska, Mockis TDD, druga zdaje się nazywa chicagowską. I o co w niej chodzi? Chodzi w niej o to, że testujemy tylko obiekt, nad którym obecnie pracujemy, który chcemy przetestować, jest realny. Cała reszta zakładamy, że działa dobrze, nie chcemy polegać na jej zachowaniu. No i jak to możemy zrobić? No oczywiście możemy sobie użyć jakichś test doubles, czyli nie mocków. Mock to jest jeden ze specyficznych test doubles. Wiem, że większość z nas, włącznie ze mną, używamy słowa mock wymiennie do wszystkiego, ale to będzie dobrze trochę usystematyzować, bo to jest tylko część z tej całej grupy obiektów. Najprostszym z tych obiektów jest dummy, który generalnie jest przekazywany
tylko i wyłącznie po to, żeby spełnić jakieś wymagania o tym, że dany obiekt o danym typie musi być przekazany do metody, żeby ją wywołać. Więc jak takie dummy, możemy, w jaki sposób PHP Spec nam z takim dummy pomaga? Mówimy sobie, że do naszego repozytorium musi być przekazany wstrzyknięty Entity Manager przy tworzeniu. Czyli to let, ta metoda let tutaj opisuje, co będzie przekazywane do konstruktora i w jaki sposób ten obiekt będzie tworzony. Więc mówimy sobie, że OK, tutaj chcemy wstrzyknąć instancję Entity Managera. PHP Spec sobie zczyta tą anotację tutaj i wstrzyknie sobie dummy tego obiektu. No i później zostanie wywołany konstruktor. No i później dla tego konstruktora, jeśli wywołamy, to możemy sobie robić dalsze wywołania. Czyli dummy, to jest tak naprawdę, wstrzykujemy tego Entity Managera, ale nic z nim nie robimy. Co się dzieje w PHP Specu? Jak nam z tym pomoże? Jeśli to odpalimy, to PHP Spec się spyta o bardzo fajną rzecz. Czy chcemy wygenerować interfejs Entity Manager? Nie klasę, ale interfejs. Nie chcemy polegać na konkretnej implementacji czegoś, chcemy tylko polegać na zachowaniu. I to jest super ważne z tego punktu widzenia, że komunikacja z obiektami odbywa się poprzez ich jakiś opublikowany zewnętrzny interfejs, a nie jakąś konkretną jedną implementację, które wiemy, jak w środku działa. I to zostało wprowadzone dość niedawno, ta generacja interfejsów, ale jest super użyteczna. No i co się stanie? Dostaniemy sobie taki ładny, pusty interfejsik. Jeśli później będziemy chcieli stworzyć to Customer Repository, to się spyta, bo dlatego, że wywołaliśmy konstruktor tutaj, be constructed with Entity Manager. On się nas spyta tutaj, czy chcemy mieć też konstruktor wygenerowany, i ten konstruktor się wygeneruje. Możecie spytać teraz, dlaczego PHP Spec nie wygenerował tego z typing ten tutaj od razu na Entity Managera. A to jest dlatego, że jeśli wstrzykniecie jakąś konkretną klasę, nie chcemy zachęcać ludzi do tego, żeby generalnie polegali na tym, co zostało tam wstrzyknięte. Chcemy, żeby to był bardzo świadomy wybór, na jakiego typu obiektu tu się oczekuje, i dlatego musicie to zrobić ręcznie. Później, jeśli wywołamy PHP Spec'a ponownie, to się nas spyta, czy chcemy utworzyć tę metodę find by ID. No i finalnie, bez pisania de facto żadnego kodu, lądujemy z takim opisem zachowania naszego obiektu, który musimy teraz zaimplementować. OK, to umówiliśmy sobie dummy. Teraz stub. Co robi stub? Stub jest zaprogramowany tak, żeby na konkretne pytanie, na konkretne query zawsze odpowiadać w określony sposób. Czyli tak naprawdę dostarcza właśnie takiego niebezpośrednio undirect input. Nie będę się silił na tłumaczenie. W jaki sposób sobie to robimy? Wstrzykujemy sobie znowu Entity Manager i mówimy, że ten Entity Manager, jeśli wywołałem na nim metodę find z customer class i z ID 5, powinien zwrócić tego customera, którego sobie tu wstrzykujemy. Czyli określimy to will return albo jakieś will throw, określa to, jak ta metoda, wywołanie tej metody na danym obiekcie będzie wyglądało, jak ona się będzie zachowywało. Później, jeśli sobie wywołamy find by ID, no to wiadomo, że to powinno zwrócić nam tego customera. Czyli ta logika wywołania tego będzie w tej metodzie w środku find by ID, a tu opisujemy, jak ta komunikacja z obiektami się faktycznie odbywa. No i co dalej? Spytaj się, czy wygenerować interfejs dla nas. Super, to już znamy, będziemy mieli interfejs. Jeśli wywołamy tę metodę jeszcze raz, dlatego że korzystamy z metody find tutaj, Spec się nas spyta, czy chcemy dodać metodę find do naszego interfejsu. I wylądujemy z takim skończymy z takim interfejsem, który też będziemy mieli gdzieś tam później zaimplementować. Ale co jest super teraz, to że nie musimy się martwić o implementację tego, tak? W tym momencie implementujemy nasze repozytorium. Nie chcemy się przejmować jakimś entity managerem, który będziemy implementować gdzieś tam albo prawdopodobnie jest dostarczany przez Doctrina. Ale możemy się, dlatego że to zachowanie jest opisane interfejsem, nie musimy się przejmować właśnie jego implementacją w danym momencie. Że to był stub. W końcu mamy moki. Co tak naprawdę moki robią? Moki mówią o tym, że jakaś dana metoda powinna zostać na obiekcie wywołana.
i później sprawdzamy, czy się tak faktycznie stało, czy określone parametry zostały przekazane. Jak sobie najprostszy model wygląda? Znowu mamy Entity Manager, wywołujemy na nim metodę persist. Właściwie to oczekujemy, że ta metoda persist zostanie wywołana. To dokładnie tutaj jest mock. I teraz wywołujemy add na repozytorium i PHP spec sobie po wywołaniu tego wszystkiego sprawdzi, czy faktycznie taka metoda o takiej sygnaturze została wywołana. OK, dokłada nam tam jakąś sygnaturę metody persist, jeśli to odpalimy. Czyli mamy już sobie troszkę bardziej rozbudowany Entity Manager, to zachowanie naszego Entity Managera sobie rośnie. A też jakieś add tam się dodaje. Tak wygląda nasza klasa i finalnie co się dzieje? Jeśli odpalimy ten kod, to PHP spec nam mówi, OK, nie było wywołań metody, które by były równe właśnie temu Entity Managerowi persist. Tu jest tam jakaś losowa nazwa wygenerowana dlatego. A tak naprawdę tego oczekiwaliśmy, tak opisaliśmy to zachowanie. Więc PHP spec nam mówi, OK, oczekiwałeś czegoś takiego, teraz idź i to zaimplementuj, żeby to działało. I finalnie teraz jeszcze czwarty typ, spy, który tak naprawdę od mocka niewiele się różni, różni się jedynie tym, że to sprawdzamy sobie to wywołanie po fakcie, czyli przekazujemy jakiś entity manager, a później oczekujemy, sprawdzamy, czy faktycznie zostało wywołane. Czyli w mocku określamy przed, jakie metody będą wywołane, a w spy-u sobie określamy po. To jest jedyna różnica. Teraz jeden troszkę bardziej skomplikowany przykład tego, jak coś może w PHP spec-u wyglądać. Załóżmy sobie, to jest taki bardziej rozbudowany przykład, który opisuje, jak sobie załadować preferencje użytkownika na jakimś tam, powiedzmy, event listenerze w requestie. Czyli mamy sobie jakiś security context, coś takiego. I mówimy, że ten security context, jak wywołamy na nim metodę getToken, to jakiś tam token zostanie zwrócony. Ten token jest przekazywany tutaj i później na tym tokenie też mówimy, OK, jeśli wywoła na nim getUser, to tak naprawdę powinniśmy dostać tego usera, który też tutaj jest przekazany. I teraz czego oczekujemy? Oczekujemy, że na użytkowniku powinna zostać wywołana metoda setPreferences z argumentem o typie preferences. Czyli naprawdę te preferencje zostaną utworzone w środku i chcemy, żeby ta klasa wywołała metodę z takim typem. Nie wiemy dokładnie, jakie te preferencje będą, ale wiemy, że chcemy, żeby to była klasa preferencji. No i później wywołujemy jakiś tam handle event. Ale co z tym kodem jest nie tak? Łamiemy tutaj w bardzo klasyczny sposób law of the matter, który generalnie mówi o tym, że powinniśmy tylko mówić do naszych bezpośrednich przyjaciół, czyli do obiektów, które zostały do nas przekazane i do których mamy bezpośredni dostęp. Nie powinniśmy wiedzieć, co się dzieje w środku, czyli jeśli ja wywołam na security tokenie tutaj get token i will return token i później na tym tokenie wywołuję jakieś kolejne metody, to tak naprawdę jest już łamanie tego prawa. I PHP spec w bardzo fajny sposób to pokazuje, bo tego kodu trzeba tu natrzaskać dużo po prostu i to już później trzeba pamiętać, ok, jeśli zwrócę ten obiekt, to na tamtym obiekcie powołanie tej metody muszę zwrócić coś tam, coś tam, coś tam. To się robi strasznie duże i ciężkie i trudne do zrozumienia. I tak naprawdę, jeśli zaczynacie zauważać coś takiego, że tych wywołań, tych train wrecków tutaj macie po 20, to jest dobry moment, żeby zacząć refaktoryzować. A w jaki sposób refaktoryzujemy? OK, zakładamy, że tak naprawdę chcemy mieć coś, co nam dostarczy informacje o użytkownikach, czyli jakiegoś user providera. Jeśli na nim wywołamy get user, to powinien ten użytkownik zostać zwrócony. Czyli to jest to zachowanie, które oczekujemy od naszego, od tej klasy, która została do nas strzyknięta. My nie chcemy wiedzieć, co się tam dalej dzieje. My po prostu potrzebujemy użytkownika. Jeśli sobie tak zmienimy tą specyfikację, odpalimy PHP spec-a, to znowu dostaniemy ładny interfejs user provider z metodą getUser, w którą będziemy mogli zaimplementować i tam ta cała jakaś magia z security kontekstem i takimi rzeczami sobie pójdzie. Także generalnie PHP spec mówi wam o tym, że wasz kod potencjalnie nie jest zbyt dobrze zaprojektowany przez to, że musicie się tam namokować strasznie dużo i opisywać zachowanie metod w skomplikowany sposób. To jeszcze też trochę wiąże się z taką jedną bardzo ważną rzeczą, o której mówił już na pewno dzisiaj Matias i pewnie kilku innych prelegentów, którą jest Dependency Inversion Principle,
której mówi o tym, że moduły wysokiego poziomu nie powinny polegać na modułach niskiego poziomu, tylko oba te moduły powinny polegać na jakiejś tam wspólnej abstrakcji. No i abstrakcje nie powinny polegać na konkretnych rzeczach, tylko tak naprawdę te konkretne implementacje powinny polegać na jakichś abstrakcjach. A jak to wygląda w praktyce na naszym przykładzie? Mieliśmy sobie jakiś tam nasz Load Preferences Listener, który bezpośrednio polega na security kontekście. Czyli mieliśmy jakiś tam moduł wysokiego poziomu, gdzieś tam już jakaś logika powiedzmy biznesowa, która sobie to zachowanie użytkownika opisuje, polega na jakiejś infrastrukturze już tutaj. A co my sobie zrobiliśmy tak naprawdę? Wzięliśmy ten Load Preferences Listener, który polega na jakimś user providerze, który abstrahuje tą logikę związaną z infrastrukturą. I ten user provider gdzieś sobie tam będzie później zaimplementowany. No i co się teraz dzieje? Że ta relacja między tymi zależnościami jest odwrócona, bo ta konkretna implementacja security kontekstu jest tutaj i tak naprawdę ta strzałka teraz idzie w górę. No i teraz możecie zadać pytanie, czy to nie jest za dużo. Okej, gadam o jednym bardzo, bardzo prostym przykładzie od dobrego pół godziny. A tak naprawdę wy w tym czasie musicie trzaskać te taski i się rozliczać z tego ze swoimi project managerami. Chciałem pokazać tutaj cytat takiego mądrego gościa z Kanady, który powiedział, że właśnie w taki sposób to właśnie TDD i jakby wykonywanie tego flow TDD i refaktoryzacja w taki sposób pokazuje dopiero ludziom, jak modularyzacja na bardzo niskim poziomie wygląda, w sensie na takim poziomie jednostkowym wygląda. I to jest jeden z powodów, dlaczego ludzie jakby nie rozumieją TDD. Okej, mógłbym mieć jedną dużą klasę, która zrobi za mnie wszystko, a tak mam teraz 50 klas i nie wiem, co się w środku dzieje. Ale prawda i korzyść jest taka, że jeśli te moduły sobie ładnie poukładacie i tym zarządzacie i umiecie sobie to ogarnąć, to tak naprawdę do takiego designu to TDD was będzie prowadzić. Jest teraz jeszcze jedna ważna kwestia w PHP specu, to jest support dla PHP 7. Dlaczego to jest ważne? Możecie się zastanawiać, jak to działa, że tak naprawdę oczekujemy sobie instancji tutaj jakiejś klasy, a tak naprawdę to jest coś innego i to jest sfejkowana instancja tej klasy. Co się działo w PHP specu przed supportem 7? To było coś takiego, że tam PHP, jeśli zrobicie coś takiego, że przekazujecie obiekt innego typu do metody niż jest oczekiwane, ono wyrzucało tam error, który generalnie był irrecoverable i można sobie go było wciągnąć, stwierdzić, ok, to jest wszystko w porządku i przekazać to i generalnie przywrócić ten normalny flow wykonywania kodu. Czyli tak naprawdę to wykorzystywało hack w PHP, nawet nie hack, to był błąd w PHP, który był wykorzystywany w PHP specu tylko po to, żeby to osiągnąć. No i na nieszczęście dla nas ten błąd został naprawiony w PHP 7 i tego już się nie dało zrobić. Przekazanie obiektu do metody, gdzie sygnatury się nie zgadzają, generalnie powoduje wysranie się tej aplikacji. Nie da się już z tym nic fizycznie zrobić. I co Kiran zrobił, którego tam wypatrzyłem w końcu? Przeczytam nawet. This enables PHP support, but doing a slightly nasty rewrite of the spec file as it's being included. Czyli co to robi? Tak naprawdę PHP spec, te pliki, które sobie teraz wykonujecie, bierze tą speckę i do stream wrappera ją wrzuca i sobie ją przepisuje i wszystkie te type hinty, które tam są usuwane i wtedy są wstrzykiwane już dobre obiekty do środka i w taki trochę, może powiedzmy, nieelegancki sposób to jest zrobione, ale działa i dzięki temu pomysłowi, który miał Kiran, to wszystko przeszło i udało się to zrobić. I co ciekawe, taki sposób robienia tego jest o wiele szybszy. Teraz generalnie te test suity w PHP specu są o 30%, wykonuje się w 30% czasu. Wspominając fakt, że PHP spec sam w sobie jest bardzo szybki, bo 637 przykładów się wykonuje w 2 sekundy, no to teraz się wykonuje w 0,7 sekundy. Co jest generalnie jeszcze bardzo, bardzo fajne, ale to był jakby efekt uboczny. Także generalnie podsumowanie tej naszej dzisiejszej prezentacji jest takie, że PHP spec to jest tak naprawdę narzędzie, które jest zbudowane wokół tego cyklu TDD,
które wam pomaga podążać tym cyklem. Mokowanie jest bardzo proste w PHP Speku, jak wam pokazałem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś się pisało moki w PHP Unit, używając tego mock buildera, ale generalnie to było straszne i do dzisiaj nie pamiętam wszystkich tych wywołań. Jeśli nie korzystacie z PHP Spec, a musicie z PHP Unit, to możecie tej biblioteki do mockowania używać w PHP Unit też. Tam jest domyślnie support do tego wersji chyba 4 bodajże. Ta biblioteka się nazywa Prophecy, także w dokumentacji PHP Unit możecie sobie to znaleźć. Że to jest też bardzo super, że generalnie Sebastian Bergman stwierdził, że okej, jest zrobione coś dobrze w innym frameworku testowania, to tego używam. Także generalnie chwała Composerowi i wszystkim PSR-om i tym działaniom społeczności, które to odblokowały, umożliwiły. PHP Spec jest jakby skupiony na tej wymianie wiadomości między obiektami i pomaga wam ją projektować. Zachęca do followowania, implementowania Law of Demeter i Dependency Inversion Principle. No i umożliwia ten refactoring, czyli umożliwia zmianę tego kodu w środku bez zmiany jego zachowania, bo mamy te testy, mamy to zachowanie, jest to wszystko opisane. No i teraz ostatnie pytanie naszego wyimaginowanego dewelopera. Czy tak naprawdę PHP Spec to jest jedyne narzędzie, którego musimy zacząć używać i później wszystko będzie super? No i nie jest, bo tak naprawdę DDD samo w sobie, okej, daje wam jakieś zasady, ale tak naprawdę wy musicie myśleć o tym, wy musicie projektować tę interakcję, musicie mieć pomysł, jakie te klasy mogą być, jak opisać zachowanie, kiedy je trzeba zrefaktoryzować. Więc PHP Spec jest generalnie, to jest tylko i wyłącznie narzędzie, ono wam nie da nic za darmo, jeśli nie będziecie myśleć, więc zależy tylko i wyłącznie od was, jak wasz kod będzie wyglądał. Jeśli chcecie, PHP Spec wam to umożliwi i sprawi, że będzie to prostsze. Także dziękuję bardzo, to by było na tyle. Jak są jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. I przypominam jeszcze, że możecie wygrać słonie, jeśli tam uderzycie do nas na Twittera i zafollowujecie i zretweetujecie. Także losowanie słoni będzie jutro po prezentacji Mariusza. Jakieś pytania? Tu jest. To może tam na górze najpierw, okej? Tak, jest jedno pytanie, to znaczy w tych przykładach pokazywałeś nam, jak generuje się na podstawie specyfikacji jakiś tam interfejs, klasa i tak dalej. No i rozumiem, że ta ścieżka, w której ten plik powstaje, no jest wyciągana z namespace'ów. A tak. Czy PHP Spec działa dla kodu, który nie używa jeszcze namespace'ów, czyli dla takich starszych projektów, które na przykład pochodzą z jakichś starszych wersji? Chodzi ci o taki na przykład... Czy można na przykład jakoś określić ścieżki, gdzie te pliki mają być... Na przykład na podstawie prefiksów klas. Możesz tam PHP Spec wspiera tam PSR 4. Dokładnie nie miałem takiego use case'u, nie używałem tego nigdy, ale w dokumentacji możesz sobie popatrzeć, jak w PHP Spec YAML można zdefiniować, gdzie co jest w jaki sposób załadowane. Więc popatrz na to, ale definitywnej odpowiedzi ci nie dam, bo musiałbym popatrzeć na ten przykład. Więc nie chcę kłamać, że tak na pewno, ale wydaje mi się, że się powinno dać. Okej, dzięki. Tak? Da się. Ktoś tam potwierdza, że robił i że się da. Okej, okay. Tutaj było pytanie najpierw, więc... Okej, okay. Dobra, to tam. Ja chciałem tak trochę kontynuować to poprzednie, bo to było wspomniane coś, co przynajmniej mi się wydaje, w czym chodziło o ładowanie klas. Czy jeszcze raz? Było wspomniane coś, w czym chodziło o ładowanie klas, czyli de facto jest to kwestia, która leży w autoloaderze. Czy PHP Spec korzysta z autoloadera composerowego, czy ma jakiś własny mechanizm ładowania tych klas? Korzysta z composerowego. Okej. Tylko to tam też chodziło o to generowanie, w którym miejscu one się dobrze umieszczą, więc mam nadzieję. Kolejne. Powiedziałeś, że używasz czasem PHP Unita, a czasem tego. Czym jest lepszy PHP Unit, że nadal z niego korzystasz? Jeśli muszę projektować kod właśnie na taki poziom, jak pokazywałem dzisiaj, to korzystam z PHP Spec głównie, chyba że na przykład klient korzysta z PHP Unit, no to wtedy. Ale w PHP Unit jest bardzo fajne do na przykład testów integracyjnych. Jeśli korzystacie z Symfony, bo to jest framework, z którym ma najwięcej do czynienia, na przykład tam można bardzo fajnie web test case'y pisać, które
nie odpalają aplikacji samej w sobie, tylko korzystają z kernela i te requesty są tam przez kernel przetwarzane, to wszystko idzie do PHP Unita, czyli wszystko, co nie jest jakby unit testem, tylko testuje na przykład integrację, robi w PHP Unicie. Tutaj pytanie na dole. Pytanie, jak radzisz sobie z doctrinem, bo w sumie wychodzi na to, że jeśli musisz użyć doctrina, czy to czasem troszkę robi się to zbyt zagmatwane, jeśli musisz to wszystko zmokować. Dajmy na to, można założyć, że na przykład repozytorium nie będziemy generować spekiem, a dajmy na to z jakiegoś powodu coś musi być robione z doctrinem. Czy masz jakiś sposób na to? Tu generalnie sposób jest na to taki, nie wiem czy słyszałeś kiedyś o tym don't mock what you don't own. Więc generalnie doctrina, i tutaj celowo nie używałem klasy doctrina, bo nie powinniśmy tego robić i tej komunikacji jakby nie powinniśmy mockować niczego, co nie jest, czego nie jesteśmy właścicielami, czego nie dewelopujemy. Więc tak naprawdę idealny przypadek, może żeby to uprościć trochę. Masz jakiegoś klienta API, na przykład jakiegoś Gazla. Nie chcesz testować tej komunikacji z Gazlem, więc robisz sobie jakiś prosty adapter, który wiesz jak działa i ten adapter, który komunikuje się z Gazlem, już ten testujesz sobie integracyjnie. Na przykład tylko zakładasz, ok, używam tych 5 metod z Gazla, więc sobie przetestuję je faktycznie na jakimś faktycznym zewnętrznym webserwisie, nie mockuję tego, a twoje klasy korzystają tylko już z adaptera, który też wiesz, że działa, bo jest integracyjnie przetestowany gdzie indziej. Zakładam, że tyczy się to też na przykład repozytoriów, tak? Tak, na przykład. No bo masz na przykład zaimplementowanie używając jakiejś bazy danych albo jakiegoś NoSQL-a. Także generalnie mockowanie na poziomie tylko interfejsu repozytorium. Jeszcze jakieś pytania? Bardzo bym prosił o feedback na Jointinie. Jeśli macie jakieś uwagi, albo uważacie, było fajnie, albo nie fajnie, to będzie super, jeśli coś napiszecie. To dziękuję bardzo.